wideorecenzja Tamasza Raczka Malowany Ptak Malowany Ptak film czesko-słowacko-ukraiński Wacława Marchula w reżyserii i Według scenariusza Wacława Marchula. Ten scenariusz oczywiście powstał na podstawie książki Jerzego Kosińskiego pod tytułem Malowany ptak. Książki wydanej w roku 65, książki, która stała się sensacją przede wszystkim na Zachodzie w Ameryce, no, została wydana właśnie w Stanach Zjednoczonych i w tym czasie Jerzy Kosiński stał się bohaterem nowego Jorku. O tym jeszcze za chwilę trochę powiem. Oczywiście. W Polsce została książka źle przyjęta, nie była wydawana, nadal jest źle przyjmowana cała historia i w ogóle Jerzy Kosiński jest źle przyjmowany. Przede wszystkim dlatego, że okazało się, że jest w tej książce o cierpieniach małego żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej. Chłopca, który został zosta pozostawiony sam sobie i który musi dać sobie radę nie tylko z wojną, nie tylko z hitlerowcami, ale przede wszystkim z ludźmi, z, ludz z ludzkim okrucieństwem, które spotyka na każdym kroku. I nie musi to być żołnierz, nie musi to być wróg. Po prostu każdy człowiek, w tym filmie i w tej przygodzie małego chłopca, który, jak się potem okazało, według relacji Jerzego Kosińskiego, był jego port parole, czyli to, to, to był on przedstawiony w książce, no, ten chłopiec przeżywa piekło, idzie przez piekło. Potem się okazało, że Kosiński kłamał. To nie była jego historia. Choć podkreślał, i to, i, i zresztą z tego powodu stał się tak popularny, stał się taką gwiazdą, że opowiedział swoją historię. Powiedział, to jest dla niego bardzo osobista, bardzo prywatna sprawa, opowiedziałem własne przeżycia. Potem się okazało, że to nieprawda kłamstwo, ponieważ on owszem, był y, 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 żydowskiego pochodzenia i Przetrwał w ukryciu y, wojnę, ale razem z rodzicami, ale bezpiecznie. W dodatku ludzie, których spotykał, Polacy, y, 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 szli z pomocą i to oni, narażając własne życie, pozwolili rodzinie Kosińskiego przeżyć wojnę i, i chronili, opiekowali się nimi, dawali im schronienie. Czyli książka jest jakby arebury, jest dokładnie czymś odwrotnym niż prawdziwe życie Jerzego Kosińskiego. Pytanie, które sobie zadawali zawsze Polacy i do dzisiaj sobie zadają, jest. Py takie. Dlaczego Kosiński kłamał? Bo wolno pisarzowi napisać wszystko. Można napisać książkę, może napisać w wybitny sposób książkę, która będzie przypowieścią, która będzie literacką fikcją wyrażającą okrucieństwo wojny. Po co dodawać od siebie kłamstwo, to jest moja historia? No... Po to chociażby, że to kłamstwo daje popularność. To właśnie spowodowało, że Kosiński stał się gwiazdą Nowego Jorku w latach 60-tych jako, jako człowiek poddany niezwykłej w dzieciństwie niezwykłemu okrucieństwu, w, 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 który okazał się wielkim talentem. Z tym też był pewien problem, ponieważ nie do końca jest jasne, czy on napisał tę książkę naprawdę. Tym bardziej, że późniejsze prace Kosiński już nigdy nie były tak yy, yy, zwracające na siebie uwagę i tak wybitne, jak właśnie malowany ptak. Strasznie dużo tutaj jest znaków zapytania i ja bym od siebie nie chciał rozsądzać, czy to prawda, czy nieprawda, a ja tylko przytaczam yy, wątpliwości i, i przytaczam yy, historyczne yy, dywagacje, kłótnie i oskarżenia, które miały miejsce od 65 roku, a więc przez kilkadziesiąt Lat. I teraz oto w 2020 roku, 2019. Czeski reżyser Wacław Marchul postanowił wreszcie sfilmować tę książkę. Notabene Kosiński nie chciał, żeby książka była filmowana, nigdy nie dawał zgód na e, pisanie scenariuszy i za jego życia e, 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 nie było to możliwe, bo on e, mówił, że to jest historia zbyt osobista. którą kłamał. No ale z tego powodu, że to jest tak osobiste, nie chciał, żeby, żeby książkę filmować. Więc po śmierci Jerzego Kosińskiego, Wacław Marchul jednak to zrobił. I, I film został zrealizowany w sposób taki, że wygląda na arcydzieło. Powodem tego są zdjęcia i forma narracji. Władimir Smutny realizował zdjęcia i te zdjęcia są piękne. One są czarno-białe, bardzo wyrafinowane, i czasami, kiedy, kiedy treść opowiadana przez film schodzi na drugi plan i smutny ma możliwość opowiedzenia jakby swojej historii tylko obrazami, to, to okazuje się to być piękne. I to są takie zdjęcia, które uwodzą. To są zdjęcia także, które okłamują, ponieważ one udają, że film jest arcydziełem. Oglądając tak pięknie filmowane zdjęciami, y, 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 tak pięknie filmowaną opowieść, mamy wrażenie, że i to, co jest opowiadane, jest równie ważne i równie pięknie sformułowane. Tymczasem, za tymi pokładami kłamstwa, nazwijmy rzecz po imieniu, gdzieś y, y, jest jednak prawda. Bo prawdą jest, że wojna jest okrutna. Prawdą jest, że była dla Żydów w czasie II wojny światowej wyjątkowo okrutna i bezwzględna, i także dla dzieci, nie tylko żydowskich, wszystkich dzieci, które były zaplątane w wojnę. No ale tu mamy historię żydowskiego chłopca, więc to jest prawda, że, że te okrucieństwa były na porządku dziennym. Jednak nagromadzenie okrucieństwa, jeszcze wcześniej nie powiedziałem tego słowa, ale tak naprawdę ten film jest taką symfonią okrucieństwa. Symfonią, którą rozpisaną na najgłośniejsze instrumenty. Tym najgłośniejszym instrumentom każe się ciągle głośno grać. Tak głośno, że my w pewnym momencie robimy takie, nie, nie chcę już, nie, nie mogę. Ludzie wychodzą z kina. Na pokazie tego filmu w, na festiwalu w Wenecji, na pokazie prasowym, dziennikarze w trakcie projekcji po prostu wychodzili i mówili, to jest bez sensu. To okrucieństwo, któremu jesteśmy poddawani, po pierwsze, jego nagromadzenie jest sztucznym nagromadzeniem, a po drugie, po pierwsze, miażdży nasze zmysły, miażdży nasze umysły, a po trzecie, kiedy już zmiażdży, to nic z tego nie wynika. Dlatego, że to jest miażdżenie dla samego miażdżenia, efekty dla samych efektów. Jeśli ma być z tego prawda taka, że dzieci, które przeżyły w tak okrutnych okolicznościach swoje dzieciństwo, nie mogą potem być ani szczęśliwe, ani normalne, to na to jest wiele sposobów, żeby to pokazać inaczej. To jest oczywiście prawda. Istnieje nawet pojęcie dzieci Holokaustu. Dzieci, które przeżyły Holokaust. Ale były zdeformowane przez Holokaust. I to jest całe pokolenie y, 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 Żydów, y, y, którzy po wojnie y, no, byli już dorastającymi młodymi ludźmi, i wśród nich były masowe samobójstwa. Oni na, na wielką skalę byli nieprzystosowani do życia to znaczy ich emocjonalność, ich psychiki były tak zniszczone, przez presję e, okrucieństwa w czasie wojny, że już właściwie na, powiedzmy nie nadawały się do użytku, nie nadawały się do normalnego życia. O tym jest tak naprawdę. Malowany ptak. Malowany ptak, skąd jest ten tytuł? Ten tytuł jest stąd, że mamy taką scenę w filmie, kiedy chłop pokazuje małemu chłopcu, jak on, on ma ptaszarnie, ma ptaki w klatkach, łowi te ptaki, dzikie ptaki, potem maluje im skrzydła farbą na różne kolory. I no ale film jest czarno-biały, więc i tak tego nie wiemy. I wypuszcza ponownie te ptaki, lecą do stada, a następnie są przez stado odrzucane. O, 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 są zadziobywane, odrzucane, niszczone, bo są traktowane jako obce. I te. Pomalowane, dotknięte farbą ptaki, już nigdy nie będą mogły normalnie żyć. I no, to jest metafora dosyć czytelna. Dzieci Holokaustu tak właśnie miały. One zostały pomalowane okrucieństwem wojny, i potem już nie mogły w stadzie, w normalnym społeczeństwie odnaleźć się i nie mogły żyć. Tylko to okrucieństwo, które które jest, jest zgromadzone w książce Kosińskiego, a potem za pomocą pięknych i wyrafinowanych zdjęć, pokazane tak, jakby się reżyser napawał tym okrucieństwem, w stopniu niesłychanym doprowadza do zobojętnienia na okrucieństwo. Jedni wyjdą w czasie seansu, Albo wyłączał telewizję czy, czy internetowy sposób odbioru, inni obejrzą ten film, ale pozostaną już, już bez czucia. Tak jakby okrucieństwo odebrało im zmysły i także możliwość analizy. Pozostawiło ich kamiennie twardymi i odpornymi i niewrażliwymi już na to. Więc jakby efekt tego filmu jest odwrotny do zamierzonego. I to jest moje y y y główne oskarżenie i mój główny zarzut, że ten film odwraca się przeciwko swojemu swojej idei, swojemu przeznaczeniu, on zamiast czynić ludzi bardziej świadomymi zła i wrażliwymi na to zło i e, powiedziałbym bardziej zobowiązanymi do tego, żeby tego zła unikać, czyni ludzi obojętnymi na zło. Już łapię się za misę. Dzisiaj wyjątkowo ważna jest jej rola, bo jak Państwo wiedzą, dźwięk misy tybetańskiej czysty ma mi przypominać o konieczności obiektywnej oceny. A więc misa tybetańska. I niech brzmi długo i mocno. Nisko oceniam, proszę Państwa, ten film, pomimo przepięknych zdjęć. Gdybym oceniał zdjęcia w tym filmie, e, przypominam Wladimir, Wladimira Smutnego, to bym dał 10 na 10. Ale oceniam film e, Wacława Marhula i daję 3 na 10. Bo moim zdaniem to jest film nieudany, bo właśnie się zwraca przeciwko swojej intencji i jest w sposób niepotrzebnie okrutny. Także e, tym okrucieństwem pozwala się napaść najeść. Połknąć to okrucieństwo. To jest coś dziwnego, co się dzieje z tym filmem. I ja jestem na nie. I opowiem za chwilę Państwu w części premium, coś, co jest związane z takim właśnie efektem i co, czego doświadczyłem w życiu. Ale to będzie za chwilę, w części premium. A teraz jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że w tym filmie nie brali udziału Polacy, bo. Polska strona odmówiła, dlatego produkcja jest czeskosłowacko-ukraińska, że akcja tego filmu, mimo że w książce jest powiedziane, że odbywa się w Polsce, w filmie została umieszczona gdzieś w Europie Wschodniej, że Wacław Marchul, reżyser i scenarzysta, stworzył pewien język. Który jest taką wypadkową języków słowiańskich, ale nie jest językiem polskim i nie jest językiem czeskim, tylko je, je, jest jakąś taką e, takim wyobrażeniem słowiańskiego języka, właśnie po to, żeby nie przypisywać tej historii do konkretnego kraju, do konkretnych ludzi. Czyli zrobił coś dokładnie odwrotnego niż zrobił Jerzy Kosiński, reklamując swoją książkę. Bo Kosiński nie powiedział, że to jest jakaś opowieść, która ma wyrazić okropieństwo wojny, tylko że to jest jego historia, żydowskiego chłopca, który przeżył wojnę, ukrywając się wśród Polaków okrutnych. To było to kłamstwo Kosińskiego i o to kłamstwo także Marchul oskarża Kosińskiego. I nie wierzy w prawdziwość tego, co napisał, ale uważa, że Książka jest ważna i piękna, i dlatego ją filmuję. W tym filmie wystąpiło Wiele Gwiazd. Julian Sands, Harvey Keitel i Sztellan Skorsgard, który tak bardzo chciał tu zagrać, że wiedząc, iż budżet filmu jest niewielki, zgodził się zagrać za 100 euro. Powiedział: Dajcie mi 100 euro, zagram, nie chodzi mi o pieniądze. Więc mnóstwo dobrej. Energii i dobra zostało w film włożone, ale mam wrażenie, że z tego nie wyszło coś na miarę tego dobra, które zostało włożone. A teraz będzie mały gążek i moja historia, którą opowiem na marginesie filmu Malowany Ptak. Otóż. Malowany ptak książka Jerzego Kosińskiego została wydana, jak już Państwu mówiłem, w roku 65. 10 lat później, w roku 75, powstał film Pierpaolo Pasoliniego pod tytułem Salo albo 120 dni Sodomy. Opisywał w inny sposób, ale w założeniu Trochę coś podobnego. Nie dotyczyło to żydowskiego chłopca, który spotykał okrucieństwo, próbując się ukryć w czasie II wojny światowej, ale pokazywał za to opowieść w czasie II wojny światowej, gdy kilku członków włoskiego rządu zamyka się w luksusowej willi. W której, do której każe przyprowadzić młodych ludzi z okolicy, młodych, no właściwie jeszcze dzieciaków, takich, takich bardzo młodych chłopców i dziewczyny, a potem przez 120 dni poddaje, poddaje ich ta czwórka polityków i jeszcze ich przyjaciele, poddaje ich torturom, perwersjom seksualnym, Okrucieństwom takim jak na przykład wpuszczanie szczura do pochwy kobiety albo zmuszanie tych młodych ludzi do zjadania własnego kału, ekskrementów. To film o, o, o wyjątkowym stopniu okrucieństwa i obrzydliwości. Dostał. Główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. To był straszny skandal. Ale to jest film wyjątkowo i doskonale zrealizowany. Jednak był tak straszny, że nie pozwolono pokazywać tego filmu w kinach. Kiedy przyjechałem do Warsz do, z Warszawy do Londynu, w 1979 roku po raz pierwszy, czyli w cztery lata po wyprodukowaniu Salo, ten film był wyświetlany tylko w jednym filmie, w ki jednym kinie w Londynie. I to było kino zamknięte. Nie można było kupić biletów do tego kina. Trzeba było się zapisać do klubu filmowego, złożyć pisemną deklarację, że, jest, że zgadza się na obejrzenie filmu, yy, w, który zawiera wyjątkowe sceny okrucieństwa i że biorę całą odpowiedzialność za to, co się może stać z moją psychiką w wyniku obejrzenia tego filmu. Nie wiedziałbym o tym wszystkim, gdyby nie gdyby mnie spotkał Dziewczyny włoskie na kursie języka angielskiego, na który chodziłem. Ona była działaczką feministyczną, fajną dziewczyną i świetnie nam się rozmawiało, zaprzyjaźniliśmy się. I ona powiedziała mi o tym, że jest takie kino i że tam wyświetlany jest ten wyjątkowy włoski film pod tytułem Salo, i że jeżeli chcę, to ona mnie zaprowadzi do tego kina. Poszliśmy razem, zapisałem się, no tak jak, Mówiłem, nie można było kupić biletów, trzeba było zapisać się na członka tego klubu filmowego, ale to było jednorazowe członkostwo, bo w tym klubie filmowym, czyli w tym kinie, wyświetlano tylko ten jeden film, cały czas, on był cały czas w repertuarze. No więc podpisałem wszystko, wszedłem do kina i zacząłem oglądać salo. Na, na, na sali kinowej było kilkanaście osób. Ta koleżanka włoska usiadła obok mnie i zaczęła razem ze mną oglądać, ale po chwili zauważyłem, że ja wpatrzony w ekran, a ona wpatrzona we mnie. Nie była wpatrzona z jakichś powodów osobistych i emocjonalnych. Nie, nie chodziło o to, że jej się podobałem. Nie, nie, proszę państwa. Ona patrzyła na mnie wtedy, kiedy reagowałem. W sposób emocjonalny na pokazywane na ekranie sceny. Kiedy robiłem tak, albo, albo się łapałem za poręcze, albo robiłem tak, albo robiłem tak, albo robiłem tak, yy, ona patrzyła. I w pewnym momencie zwróciłem się do niej: Dlaczego ty patrzysz na mnie, a nie na film? I ona mi odpowiedziała: Bo ja tutaj przyszłam po to, żeby zobaczyć Twoje reakcje. E-film widziałam już wiele razy. Ja wie jak ty w ogóle możesz chodzić do kina wiele razy na ten film? To jest przeżycie tak, tak straszne, że w życiu bym drugi raz nie poszedł. No, mówi, ja chodzę tu z różnymi mężczyznami i zawsze im się przyglądam, bo w ten sposób poznaję prawdę o mężczyznach. Wcale nie jesteście mocni, wcale nie jesteście odporni, wcale nie jesteście od nas y, 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 bardziej y, twardzi. Y, no, jak się okazuje tu jej feministyczna no, taka gra z męskością stała się jakby jeszcze jednym działaniem tego filmu, który, który ona traktowała jako miernik męstwa, miernik odporności, na okropieństwa, na cierpienia na okrucieństwo wojny. I wtedy właśnie pomyślałem sobie, oglądając ten film Salo, i potem rozmawiając z tą moją koleżanką z Włoch, że pewnie nie o tym Pasolini myślał, robiąc film, że ten film nagle został wykorzystany w celu mierzenia okrucieństwa, w celu robienia jakichś eksperymentów psychologicznych z widzem, w celu właściwie takiej. Tortury, którą ona przeprowadzała na mnie, i że ten film rozpowszechnia tę torturę. I nie byłem pewien, czy chciałbym, aby taki klub kinowy powstał na przykład w Polsce, żeby wszyscy państwo mogli zobaczyć film salo. Choć ja po obejrzeniu tego filmu muszę powiedzieć, że, że był on z artystycznego punktu widzenia bardzo ciekawy i bez porównania lepszy niż malowany ptak.